Bardzo dziękuję. No przyznam szczerze, że dla mnie samba była chyba do tej pory najtrudniejszym tańcem, dlatego że zupełnie inna zasada, jeżeli chodzi o stawianie nóg. No te biodra, które w sambie muszą się ruszać, ile to było pracy, żeby one się tak ruszały, naprawdę. Więc no mega, mega radość, bardzo mi miło. Radość też z tego tańca. Cieszę się, że pomimo tego, że na początku trudno mi było w tej sambie się odnaleźć, bo to taki żywiołowy taniec, taki kolorowy, a jednak trzeba o krokach pamiętać i o konkretnych ruchach. To wszystko jednak się złożyło. Żyło i na koniec dnia była radość, energia. No i bardzo fajnie, że jury to doceniło. Wielka motywacja do kolejnych tańców. Przyznam się, że oglądałam trochę filmików zawodowych tancerzy, jak tańczą i oj, żeby tak się kiedyś ruszać. A kto wie, pod okiem Rafała myślę, że jest szansa. To wie, może tak się zdarzy, że na pewno jeżeli zostaniemy dłużej w programie, a bardzo, bardzo pracujemy na to i mam nadzieję, że widzowie doceniają naszą energię, no to fajnie by było się rozwinąć w innych tańcach, popróbować różnych stylów. Ja mam jeszcze w głowie kilka tanecznych marzeń. No właśnie chciałam zapytać, jaki taniec byś najbardziej chciała jeszcze tutaj nam zaprezentować? Bardzo bym chciała jeszcze tango argentino, bo my tańczyliśmy tango standardowe. Bardzo bym chciała pasodoble. Bollywoodzki taniec mi się marzy. Tu się uśmiecham troszkę do producentów, może na jakiś freestyle, bo to jest zupełnie innego. Gdzie ja będę miała okazję zatańczyć w stylu bollywoodzkim? To są chyba takie moje gdzieś tam w głowie marzenia. Tak myślę. W takim razie na finał jak znalazł Bollywood? Może. Jeżeli będzie mi dane, to będę bardzo wdzięczna.